Witam Was serdecznie w niedzielnym dzieleniu. Dzisiaj filmik z opóźnieniem, ale stwierdziłem, że w miarę możliwości krótki filmik nagram z rozważaniem, z modlitwą. I zapraszam, żebyśmy zabrali się za odczytanie Ewangelii Niedzielnej o dobrym pasterzu. Jezus jest dobrym pasterzem. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 10, wersety od 11 do 18. Jezus powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody, i te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. Ta dzisiejsza Ewangelia, myślę, że jest wielu z nas bliska, dlatego że Jezus pokazuje nam swoją dobroć i miłość, określając się mianem dobrego pasterza. Któż z nas nie potrzebuje właśnie takiego czułego, dobrego serca pasterza, który jest zawsze ze swoimi owcami? A skoro my jesteśmy owcami Jezusa, a On jest naszym pasterzem, to tak naprawdę Jezus mówi, po co tak naprawdę jest Jego misja. On ma być dla nas, On dla nas życie oddaje. I dał dowód tej miłości, umierając za nas na krzyżu, oddając za nas, za swoje owce, życie. Myślę, że warto sobie wziąć do serca słowa tej Ewangelii, ale też psalmu 23, który pewnie dobrze znacie. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. I zastanowić się, jaki jest ten pasterz, jakie są jego cechy, atrybuty, cnoty. Nie wiem, czy czyniliście kiedyś takie ćwiczenie, ale wypisać sobie na podstawie psalmu te przymioty dobrego pasterza i po chwili zastanowić się, a jaki jest mój pasterz? Ja robię takie ćwiczenie w czasie warsztatów uwielbienia, wchodząc w temat rozśpiewywania Słowa Bożego, żeby zastanowić się, co wyśpiewać z tego psalmu i jakie cechy ma Pan Bóg, jakie ma cechy dobry pasterz. I później zapraszam ludzi do tego, uczestników, żeby wypisali też od myślnika, jaki jest mój pasterz. Bo pasterz, ten dobry pasterz, może być w każdym sezonie życia dla poszczególnych osób inny. Inny może być jego obraz. Jeden raz może to być pasterz, który przygarnia i przytula do swojego serca, a innym razem może to być pasterz, który dyscyplinuje swoją laską pasterską. Zważ na to i zapraszam Cię dzisiaj do właśnie zrobienia sobie takiego ćwiczenia, może wieczorem, podczas wieczornej modlitwy, i wypisania sobie cech dobrego pasterza oraz tych cech, które są atrybutów dobrego pasterza, które mnie najbardziej dotykają w tym okresie życia, którym jesteś. I to, co mnie dzisiaj też dotyka z tej Ewangelii, to zdanie środkowe: mam także inne owce, które nie są z tej zagrody, i te muszę przyprowadzić. Pamiętam taką sytuację, jak grałem kiedyś pieśń, którą pewnie dobrze znacie, Jeden chleb. I tekst drugiej zwrotki bardzo mocno poruszył takiego mojego kolegę, kleryka, i on powiedział, że te słowa bardzo go poruszyły. Na ramiona swoje weź, o Panie, tych, co sami wrócić już nie mogą. Niechaj zjednoczenia cud się stanie, prowadź nas ku niebu wspólną drogą.
A ponieważ wychodził on z miłością i z troską do młodzieży, to domyśliłem się, o co tak naprawdę mu chodziło, że wielu jest takich ludzi, którzy z różnych przyczyn sami nie są w stanie wrócić do kościoła, do wspólnoty. Może poobrażali się na Pana Boga, może zostali zranieni przez swoich najbliższych. I do takich ludzi jesteśmy posłani na wzór naszego pasterza. Jezus mówi, i te muszę przyprowadzić. I te słowa powinny być dla nas takim trochę wyrzutem sumienia, ale takim może bardziej rachunkiem sumienia, że czy ja jak mój pasterz idę i przyprowadzam innych do zagrody. A Jezus tutaj mówi jeszcze mocniej, że mam też owce, które nie są z tej zagrody. Czyli może być ktoś taki, kto w ogóle nie czuje się być w tej rodzinie, no bo nie doświadczył Bożej miłości. I do tych jesteśmy też posłani, tak jak nasz pasterz, jak Jezus. Jezus mówi, i te muszę przyprowadzić. I nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Nasuwa mi się oczywiście intencja o zjednoczenie wśród chrześcijan, o zjednoczenie w braterstwie wśród narodów. I myślę, że to jest intencja bardzo dobra na dziś, na Niedzielę Dobrego Pasterza, żeby się modlić o zjednoczenie. Bo my możemy się dobrze czuć w tej owczarni, mówić, jestem Bożą owieczką, czy Bożym takim barankiem. No ale nie możemy zamykać się w swojej zagrodzie. Musimy patrzeć szerzej, też za tych, którzy tam są za płotem. Chcę ci powiedzieć, jaki mój pasterz jest. Nie wiem, za kim ty idziesz, za kim ty kroczysz, ale mój pasterz jest dobry. I chcę ci pokazać tę dobroć. Zapraszam. Myślę, że to jest to, czego też oczekują inni, aby pokazać dobroć. Nie tyle mówić o tej dobroci, nie tyle mówić o tym, że Bóg jest dobry, bo to może dla kogoś być takim sloganem. Owszem, to jest ważne, ale nie mówić tego tak, żeby to brzmiało jak slogan, ale pokazać tę dobroć przez prosty gest, przez proste, życzliwe słowo, przez czas, który ofiarujemy komuś. I to jest najbardziej chyba cenne w tym przyprowadzaniu innych. Weźmy na ramiona te owce, które pobłądziły. Bo to jest nasze zadanie, tak jak zadanie naszego mistrza, pasterza. I oto teraz się pomódlmy, wypowiadając słowa Psalmu 23, o zjednoczenie, o jedność, o miłość i o to, abyśmy potrafili pokazywać innym dobro. Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, dziękuję Wam za to spotkanie ze Słowem. Zapraszam jak zwykle do zajrzenia w czytania i może do tego wykonania, do tego ćwiczenia, o którym mówiłem, żeby wypisać te cechy pasterza i zastanowić się i wypisać te cechy, które są te dobrego pasterza, które mi są dzisiaj bliskie. Subskrybujcie kanał, dajcie lajka, obserwujcie kanał i tą moją aktywność w internecie.
I na koniec zaprośmy Jezusa do naszego serca i niech to będzie dla nas taka komunia duchowa. Panie Jezu, dobry pasterzu, przyjdź do serca mego, bo Cię bardzo kocham. Powtórzmy razem. Panie Jezu, dobry pasterzu, przyjdź do serca mego, bo Cię bardzo kocham. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.